Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w dzisiejszy niedzielny poranek 3 maja. Dzień wyjątkowy, niedziela jubilate, niedziela, która wzywa nas do radości. Radujcie się, radośnie wysławiajcie Boga. Niech to hasło towarzyszy nam dzisiejszego dnia, a ja was pozdrawiam słowami z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z 5 rozdziału, które są hasłem tygodnia. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Chcę także przeczytać wam słowa z Ewangelii, które będziemy rozważać dzisiaj w naszych kościołach, kościołach nieco innych niż tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, kościołach wirtualnych, kościołach online. Ale Ewangelia jest cały czas ta sama. U Ewangelisty Jana w 15 rozdziale czytamy piękną przypowieść o krzewie winnym i latoroślach. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Dzisiaj, moi drodzy, towarzyszy nam piękny obraz winorośli. Winorośli, którą jest Chrystus i człowieka, który ma być w nią wszczepiony w Chrystusa, aby mógł czerpać soki, aby mógł posilać się Chrystusową prawdą i wieść błogosławione życie. Mówię o błogosławionym życiu, bo dzisiejsza niedziela to też wyjątkowe święto, święto narodowe, 3 maja. W 1791 roku została ustanowiona konstytucja i dzisiaj wspominamy tamto wydarzenie, dzisiaj myślimy o tamtych wydarzeniach, a przede wszystkim dziękujemy Panu Bogu za naszą ojczyznę. Za to, że dał nam miejsce, w którym możemy żyć. Za to, że w tym miejscu, gdzie jesteśmy, możemy pełnić nasze obowiązki. Możemy mieć rodziny i możemy każdego dnia podejmować trud pracy, aby budować wspólne, dobre jutro. Ale wszystko zaczyna się, moi kochani, od wszczepienia w Chrystusa, w tą prawdziwą winorośl. Bo dopiero wszczepieni w Niego będziemy mogli budować lepsze jutro. Jutro pełne pokoju, pełne dobra, pełne miłości i poszanowania drugiego człowieka. Niechaj dziś towarzyszy nam dziękczynna modlitwa za nasz dom, za naszą ojczyznę, za nasz naród. A dobry Bóg niechaj błogosławi nam na wszystkich drogach. Zostańcie z Bogiem. Pozdrawiamy was serdecznie z Wodzisławia Śląskiego. Do usłyszenia.